uwielbiam. To są nasze konie. To są, według, to nie są moje, ale według mnie to są najpiękniejsze konie na zawodach. Aha. No, widzi pan, jaki ten siwy, jabłkowity, to jest oznaka, ja nie wiem, najpiękniejszy koń, najtwardszy, najmocniejszy. Najmniej spotkany, no, teraz koń, najmniej. Bo to były najbardziej... I najdroższy taki koń siwy, no. To ile taki koń teraz? Oj, dużo. Dużo, od 8 i 10 tysięcy i czasami więcej. No nie wiem, ja stale kibicuję, mi się najbardziej siwki podobają. To by to szło zgrabnie, ale wybaczcie, pan do 8 minut czakamy. Także jeszcze to nie zaczynamy taką oficjalną przedmową, bo no to tu pięknie zacznie pan nadleśniczy Witold Szozda. Z Nitry. Z Nitry? Ano. A to pierwszy raz tutaj? Nie, to pierwszy raz. Nie, tu jsme już taki czwarty, piąty raz. Aha. I kto wygra? Wygraliśmy my, Łani, no a nie wiem, czy teraz się podarzy. No. Łani sa nam rozsypali sanie, no tak jsme wygrać nie mogli, iba... Nie wiem, druhej dyscyplíny sme čo si lapili. Ale jazdí môj brat. Ja som len jeho pomocník. Aha, no, no, no. Vy tež z Nitry? Nie, Krupina. Krupina? Hej. No, a ktorý váš koň je? Tam ešte na Aví. Aha. No i kto vyhrá? Konie. Hej. Budeme rozpočítať 12 zawody furmanów. 12 dlatego, że jedna zawody odbyły się w Wiśle. Wisemny było ich 11. Niebezpieczne przyjazdy i chodzi o to, żeby... Że Zapolu, to byście się odsunęli. Sędzia nie przetrzymał, będzie na drobienia.
Słuchajcie, no czasami człowiek kasi się za siostrę, ale... No i co, i tak na co dzień pracujecie z koniami? No w lesie pracuję, no ja tak przez wakacje dorobię sobie w lesie, nie? Mhm. Przez wakacje. A to idzie co zarobić? To już zależy jako się wozi, no, jak są stawki i konie trzeba mieć zorganizowane dobrze. Wszystko, nie? A konie wasze są? Konie są nasze, tak, z lasa. Brawo! Uwaga, uwaga, wózki zabiję, pod szybą. Za linią, za linią. Za linią. Kajzar, parcie. Także po tym jak się przyjdzie. Łapa, wystartowani. Nasi młodzi przerwają. Bartek jak gwiazd. Brawo, brawo, uwaga. Trzeba to kochać po prostu, trzeba to lubić. To nie jest ciężka praca, tylko trzeba ją lubić. A zwierzęta, jak się w tym mają zwierzęta? No, zwierzęta, no mają się, trzeba dbać o nie po prostu i dbać i pielęgnować i pracować. Łatwo nie mają, ale to już są takie tereny, gdzie sprzęt jeszcze nie jest w stanie dotrzeć. Praca takich woźniców, którzy zajmują się drewnem, to jest ważna rzecz tutaj u was? Tak, to jest ważna rzecz, no bo jednak mamy ponad 50% lasów, no i jest też to bardzo trudna praca. No tutaj widać, że ryzykowna też. Ryzykowna i bardzo trudna, tym bardziej w tym roku, kiedy ta zima tak nie odpuszcza, są takie ogromne mrozy, bardzo dużo śniegu, także... Gotowi? Gotowi. No, będzie kardio. Drodzy Państwo, tak to przyjdzie. Bywam w Golianowie przy Nitry, okres Nitra. A pochádzam z Golianova, no, prišiel som tu na napredeky, ako včera sme boli tiež na závodoch, na pretekoch a zo závodov včera sme prišli zase dneska tu, aby sme absolvovali preteky. A robíte v lese? Robíme aj v lese, aj na gazdovstve. Już to pojadą!
Wieser chciał się pochodzić z koniami, padał, że już mu nie zależy na tej nagrodzie, żeby te konie my tu mogli widzieć. A szumne okoliczki, powiedzcie, jak ma chwosty powiązane. Drodzy Państwo, to są takie specyficzne zawody, które mówią o tym, że 3/4 mieszkańców Trójsi zajmuje się gospodarką leśną, czyli zrywką drewna. I drodzy Państwo, naprawdę są to trudne zawody, ciężkie zawody, ale piękne jest to, że ci nasi furmani, bo tak się nazywa woźnica, chcą uczestniczyć w tych zawodach. Oni po prostu to jakby wymyślają, oni to dołączają się do tego i po prostu jest to autentyczne wykonanie na tym placu, jako to, co robią w lesie. Słuchajcie, gotowi? Lekko, lekko. Jadzie! Co tutaj generalnie sprzedajecie? Bo to nie są zabawki. Proszę pana, my mamy firmę jeździecko-myśliwską i proszę pana, mamy wszystko dla koni i do stajni, i dla jeźdźca, proszę pana, i dla furmana też mamy. No i mamy też, kurczę, do hodowli, wie pan, no pan widzi, tu są lejce do zaprzęgu, do kulików, do pracy w polu. Tutaj mamy też jeździeckie, do sportu, proszę pan, może zobaczyć, siodełka sportowe piękne, siodełka dla dzieci, na kucyki. Mamy bardzo dużo literatury, homonto, lejce, coś, co się zużywa, wędzidełko do pyska piękne, no nie? Proszę pana, tam do kopytek, czasem do skóry coś, no nie? I tego typu rzeczy, no i dla siebie, buty fajne, furmańsko. Pan zobaczy, myśliwskie, furmańskie buty, bardzo dobre, na zimę, ciepłe, nieprzemakalne. I tu pan zobaczy, ozdóbki, konie jak kobieta, potrzebuje biżuterii, no nie? I tam ma pan piękny, się zakłada do kantaru, niech pan zobaczy te czerwone kantary. Ja powiedz, czy jeździłeś na takim koniu? Takim, tak, jeździłam w Nitrze, był tam trzecie miejsce. Nitrzki może? Bardzo, bardzo po prostu piękne Nitrzki. Konie są. Mhm. Thank you.
gości z innych krajów też, nie? No drodzy Państwo, my tu bywamy przy granicy z Czechami, ze Słowiakami, mamy przedstawicieli nawet dwóch z Republiki Słowackiej, mamy też Czechów, a mamy też Ajżyszczoków i Wiślan, więc drodzy Państwo, jakoś to padło po sąsiedzku, mamy każdego, i Słowiaków, i Czechów, i Wiślan, i Żywczan. Czyli Żywczaki także... i Wiślanie tak trochę jak Czechy i Słowaki, to taki inny kraj. Słuchajcie, ci są zagraniczni, a są przygraniczni, także mamy tu po prostu z czterech stron sąsiedztwo.